Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pacol i mamy nowego skina za 800 faudolcy w sklepie i powiem szczerze, że się nie spodziewałem naprawdę. Ten skin e, niby był w plikach gry, ale nie było przecieków, tak do końca. Potem jakiś model postaci wyszedł, nie było go na zdjęciach tych, co zawsze przecieki oglądamy na tu Epic Buddies i tak dalej, więc się troszeczkę zdziwiłem, że teraz go dodali. E, do tego pamiętajcie, że możecie dalej mnie wspierać i dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. wpisując tutaj, Pacol YouTube, e, YouTube. Zaczniecie mnie wspierać. Wspieranie polega na tym, że wydajecie faudolce. Ja zyskuję prowizję Epic Games. I wydaje mi się, że tak. Dostałem 2,5 tysiąca faudolcy, właśnie kod na 2,5 tysiąca faudolcy od Gamehagu I wydaje mi się, że rozlosujemy to między wspierających. Za dwa dni? Ok, za dwa dni to rozlosujemy. Więc. to będzie Halloween. Tak, 30, 30, to nie będzie jeszcze Halloween, ale 30 to rozlosujemy. Yy, więc wystarczy, że napiszecie w komentarzu, zacząłem cię wspierać, albo dalej cię wspieram, albo wspieram cię, i ja będę z wami będę losował yy, te dolce Jeżeli taki komentarz wylosuje, ten komentarz wygra, ta osoba wygra. Yy, tutaj klikamy oczywiście akcję, ja wspieram bez nic kosa, ponieważ jest to mój przyjaciel. I teraz tak, mamy tego nowego skina. Lecimy na Playground, go obczaić, jak wygląda. Wydaje mi się, że jest super. Jak za 800 V-dolce, jest to bardzo mała cena. Porównaj do skinów, bo to nie jest mało pieniędzy. Niestety. Eee, skiny są drogie w Fortnite i. Mam nadzieję, że te 2,500 tysiąca faudolce wygra osoba, która przeznaczy to na fajne skiny. I teraz tak. Pierwszy rzut oka. Nie będę tego montował oczywiście, bo jest już późno i chciałbym to szybko wrzucić. Pierwszy rzut oka powiem szczerze, że ten skin jest fajny. To jest króliczek niewielkanocny. Czyli Bunny Moon po, po angielsku. Nienawidzę tej muzyki. Dzisiaj na streamie tłumaczyłem czemu mi się nie podoba ten event halloweenowy, straszny jest, naprawdę, nie wiem co wy uważacie, dajcie mi też znać w komentarzu co uważacie o tym evencie halloweenowym, o tych zombie i tak dalej, według mnie jest straszny. Ok, teraz tak, lecimy, według mnie ten skin jest 10 na 10, serio, te lampki się świecą, ale nie aż tak bardzo, nie przeszkadza to aż tak bardzo. Ma dużo elementów takich ładnych, typu te uszy, typu ten ogon i tak dalej. Fajnie wygląda kolorystycznie, fajnie. Jest to ruda, tak jak to Nexe mówi. Ruda Sixa. Więc nie wiem, lubicie chyba tego skina, prawda? Przeróbka rudej w fajnym stylu i za 800, jest tania. Dziwnie to zabrzmiało, tania ruda, dziwnie to zabrzmiało, nieważne. Jeżeli chodzi o wychylanie te uszy troszeczkę mogą denerwować, bo latają, ale wydaje mi się, że nie będzie większego problemu. Fajny skin. Powiem szczerze, bardzo mi się podoba ten skin. Jeszcze tego jest nowy taniec, zaraz wam pokażę tutaj w sklepie. Nie no, powiem szczerze, ten skin jest mega sztos, naprawdę. E, aż sprawdzę z nim bug blingi, bo nie sprawdziłem, nie sprawdziłem bug blingów do ostatniego skina e, zombiego. Zombie, zombiego. Brajniaka, mózgowca, muz... Tak, mózgowiec chyba to był. E, do mózgowca nie sprawdziłem e, i żałuję, szczerze mówiąc. Ale okej, okay, do babeczki sprawdzimy. Aha, dobra. Stop w sklepie jest tak. Nowe, te plecaki, które były raz tylko. One są za 800. Cała trzy e, plecaki są za 800. Nawet spoko są. Mało nimi gram, ale są nawet spoko. Widziałem, że ludzie na zagranicznym tubie często nimi grają. E, I mamy taki nowy, nową emotkę. To jest to samo co popcorn, tylko e, z Halloweenowymi cukierkami i to wiesz, wysypuje częstuj się. Dziwna emotka, chyba ją kupię później. Mogę na odcinku. Dobra, nie pomyślałem. No i jest ten skin. Tego skina, jak widzieliście odcinek, e, nie polecam. Jeżeli nie widzieliście odcinku, e, odcinka, zobaczcie sobie. I teraz tak, e, szybkie bug Według mnie będą pasować skrzydła, może te. Ładnie to wygląda. Kokardka, super. E, co jeszcze według mnie? Pająk, nie. Nie. Piemczę, że ten plecak od Rexa pasuje ze względu na pomarańczowy kolor i pomarańczowe włosy. Fajnie. Katana. E, Okej, okay, ale tutaj... Nie jest to idealny packbing. Tak mi się wydaje przynajmniej. A co was zdziwiłem chyba. E, nie, 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 nie. Nie no, tarcza czerwona spoko. Zaczynamy jeszcze ta czarną tarczę, gdzie ona jest tutaj. Też spoko. No, fajnie to wygląda. E, nie. Pelerynka. Wydaje mi się, że ta pelerynka wygląda trochę taki męski, przepraszam, damski Batman. Pelerynka tu się świeci, tutaj takie uszy, jakby nietoperza, no wiecie, taki damski Batman. Te, te skrzydła idealnie pasują według mnie. Te skrzydła świetnie pasują. E, osobiście nie lubię grać ze skrzydłami, nie wiem czemu. Kiedyś lubiłem bardzo, teraz mi zbrzydły skrzydła, nie wiem dlaczego tak jest. E, osobiście nie lubię grać. Dobra, i wydaje mi się, że z buglingów to będzie na tyle. Jeszcze ta tarcza net, spoko. Wygląda to. Nie, to. Nie. Czerwony kapturek. Może być. Czerwony kapterek net spoko. Eee, ta peleryna? Nie. Dalej nie wiem, po co ją kupiłem, ale okej, okay, do odcinka była. To nawet spoko wygląda, ten fioletowy kolor e, na fioletowej koszulce. Eee, to? Może być. No i chyba tyle. Gitara jeszcze. Nie, gitara się ma nie. Kostka? Może być. Kostka jest ładnym buggingiem, powiem szczerze. Nie wiem czemu mało nią gram. Te skrzydła... Bardzo mi zbrzydły te skrzydła, odkąd wyszły skrzydła od kurczycy, bo są ładnie wykończone według mnie starannie, a to jest taki plastik z kamieniem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ok. E, to by było na tyle. Nie mam tutaj chyba nic więcej do dodania. Pamiętajcie o konkursie na fałdolce, żeby napisać, czy zaczęliście mnie wspierać, czy nie i tak dalej. No, to będzie konkurs dla wspierających. Wy coś robicie dla mnie, ja coś zrobię dla was. Dziękuję Wam bardzo za to, że mnie wspieracie z was naprawdę dużo mnóstwo, dziękuję bardzo. E, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten skin. Mam nadzieję, że... Dalej Wam się podobałem te odcinki. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Ja się z wami żegnam. Zostawcie suba łapkę w górę. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.